O, już jest rozpalony. Daj na 64. To żyje. O, fuck! Martwy człowiek pająk. What the fuck, Spider-Man? To jest piec, okej. Okay. Tu mamy agregat. Czy my to w ogóle będziemy mogli... Skrzynia pokryta dziwną, czarną, organiczną powłoką. Nie dam rady jej otworzyć, dopóki nie pozbędę się tej substancji. Okej, okay, tak na pewno tego nie zniszczę, nie ten teges. Agregat. Wyłączony agregat. Dobra, tak jak mówiłem. O, trup. Nóż, flara i notatka. Zepsuła się sprężarka oraz zamek na kot w klapie do podziemi. Musieliśmy użyć palnika. Cholerna wilgoć. Dzień drugi, 12. Zrobiliśmy 45 zdjęć drzewa z punktu obserwacyjnego w pobliżu 3C. Jest ogromne. Urosło dwukrotnie w przeciągu miesiąca. Ile rzeczy mi się tutaj pojawia. To szybko nawet, jak na standardy tego miejsca. Dzień drugi, 15:20. Powoli kończy się tlen. Wysłałem dwóch ludzi, by przeszukali tutejsze wysypisko. Może nie będziemy musieli wracać się po części zamienne do sprężarki. Uważać na chatę obok wysypiska. Oznaczony budynek na mapie. Może być zamieszkała. Chata obok wysypiska. Okej, okay, trzeba będzie uważać. Dzień drugi, 18:20. Co najmniej 10 mieszkańców czai się między drzewami. Skąd to nas wiedzą? Nie zdążymy zabrać sprzętu. Ryzyko wykrycia jest zbyt duże. Musimy się ewakuować. Tacy żołnierze? To pisali? Oh, fuck. Chyba nie lubi światła to coś. A przecież i tak nie mamy teraz... no, latarki przy sobie. No nic, musimy zwiedzić tą kryjówkę, sprawdzić to. Zaraz, sprawdzić musimy jeszcze mapę. Mapa. Okej, okay, tu mamy wioskę i chata w pobliżu złomowiska. Czyli tutaj jest prawdopodobnie zamieszkały. Myślałem, że większa część mapy nam się otworzy. Jest godzina 9 rano. Spoko, można biegać, można patrzeć. Tutaj nic nie znajdę. Tutaj co my mamy? Zawalone, więc tutaj nic nie mamy. Tu jest nadal ta dziwna maź. Tu coś jeszcze jest. Zaraz, czy my tu wejdziemy w ogóle? Naokoło dopiero. Okej. Okay. Drewniane drzwi. Tu moglibyśmy się zbunkrować. O. O, tu się coś na czerwono świeci. Tam coś jest. Będziemy musieli podejść, sprawdzić. Szafa. Szmata i zapałka. O proszę, jak fajnie. Lampa. Lampa nam się przyda. Na przejście będzie można naprawić. O, radio mamy. Pokryte jest grubą warstwą kurzu. Wygląda na to, że nikt go nie używał od dawna. A mimo to pachnie rozgrzanym plastikiem i popalonymi przewodami. Okej. Okay. Piec. O, już jest rozpalony. Wydaje nam 64. Holy crap. Będziemy dużo rzeczy dostawać. Czy się dużo esencji. No to kurde ma być. Okej, okay, podejdźmy tutaj do tego miejsca, co się świeci. Co to w ogóle jest? Nawet nie mam pojęcia. Nawet chyba nie chcę sprawdzać. Naprawmy sobie studnię. Okej. Okay. Zaraz, musimy znaleźć jakieś fajne miejsce, gdzie będzie można się zabunkrować, gdzie będzie łatwo nam się bronić przed różnymi stworkami. Tutaj mamy warsztat, tutaj mamy przejście. To przejście jest zniszczone, można je naprawić? Nie. Szafka, przeszukaj, dobra. Stół warsztatowy. Pięknie. Czyli tak, zostawiamy rzeczy, które lepiej nie nosić przy sobie. A w sumie. Deska, benzyna, wytrych. Wytrych będziemy mieli przy sobie, no, będziemy przy sobie nosić. Weźmiemy benzynę, sprawdzimy ile jest w tym agregacie. To jest nasza nowa kryjówka, więc musimy ją najpierw zwiedzić. Zaraz, gdzie był ten agregat? Z tej strony. A, czyli muszę przejść tędy. Agregat. No wystarczająco jest na jedną noc, ale właśnie po to wzięliśmy tą benzynę, żeby tutaj dolać. Tak więc, trójeczka i jedziemy z tym koksem. Dobra, mamy nalane. I latareczka teraz. Mamy dwie bronie, pigułki.
Źródło światła, zaraz to możemy... Aha, to jest wyłączone, więc zostawmy to wyłączone. Tu w tym miejscu chyba będzie najlepiej, to można naprawić, to przejście, można to przejście naprawić. Potrzebujemy drewna i gwoździ. To będzie trzeba później zabunkrować i tu będzie trzeba zabunkrować. Zaraz, gdzie my mieliśmy schowane... pałka szmata, gdzie my mieliśmy nasz warsztat? Tutaj jest warsztat, dobra. No siema. Oko, oko. Krzesło przenieś, lampa wyłącz, żeby nie marnowała nam zbyt dużo. Okej, tak wygląda nasza nowa kryjóweczka. Trochę dziwna, no ale ups. No ale niech będzie. Stół warsztatowy. Drewno i gwoździe. I tyle. To zamykaj. I tutaj musimy sobie zabunkrować wszystko. Czyli najpierw musimy naprawić przejście. O. Dobra, przejście mamy naprawione. Dobrze by było. Tu nie można naprawić przejścia, szkoda. Piec i zaraz, jakby to zrobić? Nie mamy już... O fuck, zapomniałem wyłączyć latarkę, znaczy się przełączyć tego. Traciliśmy baterię, będziemy musieli sobie baterię nową włożyć. Dobra, potrzebujemy trochę drewna. Musimy znaleźć drewna, żeby można było zabarykadować to i to. I te dwa okno, nie, jedno okno, bo to już jest zabarykadowane, dobrze. Tutaj się będzie można fajnie bronić, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak samo mówię, wybuchająca beczka. Beczka napełniona łatwopalną substancją, wybucha wskutek kontaktu z ogniem. Podnieś. Okej. Okay. I kolejna podnieś. Nie wiem do czego, ale może nam się przydadzą. Dwie, są dwie, okej. Okay. Jest zabarykadowane. Potrzebujemy drewna trochę. Ciekawe, czy jak do tamtej wioski wejdziemy, to też czas nam się zatrzyma. Dobrze by było. Jak wygląda ta kryjóweczka i miejsce w pobliżu tej kryjówki? No, tu coś jest. Tutaj coś jest. Ja bym tylko nie żałował tego, że tu podejdę. Trup. Antidotum i butelka pusta. Dobra. Drewno, drewno, drewno. Potrzebujemy drewna. Kurde. Pierwsza noc tutaj będzie hardcore. Zaraz, jeszcze była pułapka. Tutaj jest. Pierwsza noc w tym miejscu będzie hardkorowa. Dziura. Mięso. Nie potrzebujemy. O, jest drewno. Drewno, drewno i gwoździe. Kamyki niepotrzebne. To już przeszukane i tu mamy jeszcze. I kamyki też mi niepotrzebne. Dobra. Lecimy szybko to przeciąć, ale chyba nie mamy benzyny. Tak więc świetnie. Piła. A nie, jednak mamy troszkę benzyny. Może akurat wystarczy. 7. Stół warsztatowy. A potrzebujemy bateryjki. Tak, żeby numer 3 naprawić. Dobra. I teraz możemy bateryjkę odstawić. Złom odstawimy. Butelka, antidotum, beczka, szmata i zapałka. To wszystko odstawiamy. I lecimy barykadować to, co możemy. Bo nie mamy butla gazowa. Aha, to można też podnieść. Pyk i pyk. Trup, a właśnie, nóż i flara, to też nam się przyda. Szafa, w szafie nic. Szkoda, że teraz nie dostaliśmy tego. Szkoda, że nie dostaliśmy właśnie żadnego bonusowego paliwa. Dobrze mówię, paliwa albo drewna? No wszystko jedno. Tędy chyba nie będą mogli przechodzić, ale mogę się mylić. Tak czy inaczej, będzie trzeba zabarykadować nam na pewno któreś z tych drzwi. To albo to. Jeszcze nie wiem które, ale któreś na pewno. I będziemy musieli koniecznie zabarykadować okno. Mamy tyle desek. Obyśmy mieli.
okno, 3 potrzebne. Okej, okno zabarykadowane. I będziemy musieli zabarykadować te drzwi, bo tutaj nie będziemy mieli jak... A chyba, że tędy. Tak będziemy musieli biegać naokoło. A tak od razu tędy byśmy sobie przebiegli. To zabarykadujemy te drzwi jednak. No, zamykaj. Pyk. I pyk. A, starczy nam, pięknie. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. Tu mamy piec, bo tędy przez to oko można przebiec, więc jest super. Super. Super, super. I spoko. Patrzcie, dopiero co przeszliśmy już prawie połowę tego warsztatu, mamy zapełnione. Okej, jest godzina 15, dochodzi, więc możemy sobie kawałek pobiec. Pobiegniemy w stronę wioski, zobaczyć co tam się dzieje. Fuck is this? Też będzie trzeba wyczyścić potworki, które gdzieś tu łażą. Czy to jest? A nie, to są grzyby. Już myślałem, że to antek. Tu kolejne grzyby. Trup, nóż, antidotum, alkohol. Zbierzmy sobie grzyby. Zaraz nam się przydadzą. Tym bardziej, że mamy sporą wydajność w piecu. Będziemy mogli dużo esencji sobie wydobyć. Tyk. O, mamy kolejne drewno. Gdzieś wioska jest. Już chyba nawet ją widać. A, drewno, gwoździe i drewno. Pułapkę sobie rozbrójmy. Złom nam się przyda. Tyk. Tam coś leży, albo mi się wydaje. Tu jest ta wioska. Tu jest ta wioska, jest ciemno w tej wio... O, what the fuck. To żyje. O, fuck! To rzuca jakimś gównem. Zaraz, ja mam pistolet w ogóle. O, fuck. O, fuck. O, fuck. What the fuck? Wlazło tutaj! Jesus, dwa razy to przyszło! Dobra, muszę szybko pistolet wyciągnąć. Dobra. Dobra, pieprzyć pistolet. Dobra, jedno gówno padło. Co to kurde jest? Martwy człowiek pająk. What the fuck, Spider-Man? Jeszcze jedno gdzieś tu jest, dobra. Jest w środku. No chodź, chodź. To się tylko wydaje być niebezpieczne, ale... Chociaż pewnie jakbym od tego oberwał, to by bolało. Dobra. Okej. To było ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe. Przynajmniej sobie skorzystamy teraz z pieca. Cyk i cyk. A jeszcze cyk cyk. Uhuhu. Człowiek pająk Spider-Man. I tu nam zniszczył barykadę. No ale to akurat w dupie mam tą barykadę, bo my tutaj musimy się zbunkrować w tym domku naszym. Jest godzina 17 dochodzi. Podejdźmy jeszcze raz tam zobaczyć, bo tam chyba już nie będzie człowieka pająka. Przy okazji pistolecik sobie weźmiemy za nic w sumie tak naprawdę. Dobra, na razie pobawimy się z tym. Też chyba jakiś martwy człowiek pająk leży. Podejdźmy jeszcze raz do tej wioski. Może żaden Spider-Man teraz nam nie wyskoczy. Tutaj leżał. O, what the fuck? Co to było? Halo? Jakieś ptaki mi tu latają? O nie.
Kruki, coś musiało je spłoszyć z ogromnej korony drzewa górującej nad wioską. Później podejdziemy do tego drzewa. Później podejdziemy do tego drzewa, na razie tylko tutaj sobie zwiedzamy. Okej. Mniej więcej wiem, jak później będzie można tutaj sobie przejść bezpieczniej. Mamy przynajmniej wyczyszczone już. O, tu jakiś ludek jest. Miejmy nadzieję, że nie będzie agresywny. Halo, panie? To jest doktor. O, doktorek. Znowu ty. Czego ode mnie chcesz? Przyszedłeś mnie rozstrzelać o dezercję? Doktor parsknął, kryjąc swoje poddenerwowanie. Nigdzie z tobą nie idę. Jestem naprawdę blisko. Słyszę ją tak wyraźnie. Jakby stała tuż obok. Moja mała. Drżącą ręką sięgnął po resztki papierosa tkwiące między jego żółtymi zębami. Nie palić! Palenie zabija, nie wolno palić. Wszystkie papierosy pozbyć się z tego świata. Zapewne na ciebie też ktoś czeka. Doktor splunął na ziemię resztką tytoniu. O, można z nim handlować. Aha, dużo rzeczy ma. Zarodek można na niego kupić. Wezmę, wykorzystamy tą reputację. Dzięki. Pyk, dobrze. Plotkuj. Chłopie przebili się przez ścianę drzew. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Sam próbowałem tego niejednokrotnie. Nie nadążałem ścięciem drzew, tak jakby las się zabliźniał. Odrastały skurwysyny na moich oczach. Bałem się, że utknę między pniami. Zajrzał im w oczy strach po utracie maciory. Uciekli w obawie przed śmiercią głodową. Doktor uśmiechnął się, zaciągając się papierosem. Trafili kurwa z deszczu pod rynnę. Mają swój obóz w starym kamieniołomie w południowej krawędzi Mogradu. O, dobrze wiedzieć, dzięki. Plotkuj, odkryłem coś. Dotarło to do mnie, gdy szliśmy tunelem. Jesteście jak choroba. Ty i całe to wasze szczurze statko. Doktor zrobił krok w tył, jakby się mnie obawiał. Jednocześnie na jego twarzy pojawił się szyderczy uśmiech. Nie należysz do tej ziemi. Nie było cię tutaj, gdy las się narodził. Jesteś drzazgą, ciałem obcym, zwykłym przybłędą. A oni? Las i wszystko inne tutaj? To przeciwciała. Nawet ci idioci z wioski. Rozszalały białe krwinki w zainfekowanym krwioobiegu. To dlatego się chowacie. Doktor jest wyraźnie zadowolony z siebie i swojej teorii. Uspokoił drżenie rąk, wyciągnął z kieszeni wymiętego własnoręcznie skręconego papierosa i zapalił go. Prawda, że to logiczne? No nie wiem, czy to tak, aż takie logiczne, no ale powiedzmy. Przyjeżdżałem tu kiedyś leczyć. Wyrywałem gówniarzom mleczaki, przyjmowałem porody. Później pojawiły się choroby, o których nie słyszałem. Byłem jedynym lekarzem w okolicy. Odcięliście nas od świata zewnętrznego. Najpierw wy, później las. Znikąd kurwa pomocy. Ostatni raz byłem tu ze 3 albo 4 lata temu. Później drzewa zablokowały przejście. Doktor rozgląda się dookoła. Zmieniło się tutaj. Woda zalała pola, w wiosce wszyscy pozdychali. Tyle pracy na marne. Niektóre rozlewiska skrywają przejścia. Ostatnio wpadłem przypadkiem w taką podwodną norę w północno-zachodniej krawędzi Mogradu. Nie wiem, dokąd prowadzi. Kiepski ze mnie nurek. Podobną widziałem też w północno-wschodniej krawędzi Mogradu. Okej, koniec plotki. Pokaż przedmiot, zdjęcie drogi. Po co mi to pokazujesz? Lepiej powiedz, jak się tam dostać. A skąd ja mam wiedzieć, jak się tam dostać? Ale kurde, pomoc, dzięki, doktorku. Mogłem go zabić jednak. Figurka kapliczki nosi ślady zębów. Jest w części zjedzona. What? Faktycznie. Że podgryzane wszystko. Korniki zeżarły, kurde. Ja też mogę zjeść drewno już. Też teraz mogę żreć drewno. To jest wioska, ta? To jest ta dziwna wioska. Tam jest to drzewo. No. Ta woda niestety spowalnia. Zniszczona studnia. I lina w zniszczonej studni. Aha, pali się. Wycieraczka w kwiatki. A nawet nie zwróciłem na nią uwagi. Okej. Dobra, jest godzina 18. Wracamy do kryjówki. Bo teraz będzie się robić ciekawie. Pierwsza noc w nowej kryjówce. Pewnie Spidermeny będą przychodzić do nas. Ale będę musiał inną broń wziąć za tą deseczkę. Na szczęście mamy aż 3 inne bronie poza naszą deseczką. A deseczka nasza jest bardzo niezawodna, już nam tyle razy dupszką ratowała. Dobra, teraz trzeba naokoło sobie przebiec. Przez to oczko. Zaraz, muszę coś jeszcze sprawdzić. Mamy zarodek, mamy też drewno do przetentegesowania, że tak to nazwę.
Tyk, to chowamy tu. I teraz lecimy do naszego warsztatu. To chowamy, to chowamy i wszystko inne też chowamy. Nóż też schowamy. Zostawimy sobie tylko zarodek. To można zamknąć. Gdzie jest agregat? Bo już kurczę nie pamiętam. Tu jest agregat. Będzie trzeba go zaraz zapalić. Piec. I zarodek da nam 2560 esencji. Dobra. Dobra, dobra. Zanim pójdziemy zapalić, to sobie przygotujemy tutaj. Wszystko. Jestem za daleko. No bez jaj. Jeżeli ta kryjówka będzie jeszcze bardziej hardkorowa niż kryjówka numer 3, to ja chyba podziękuję. Naprawdę podziękuję takiej rozgrywce. Dobra, odpalmy, to już było jest 19:20. No, no dobra. Mam tylko nadzieję, że nic mi tego agregatu nie wyłączy. Pyk. No. I pyk, dobra. Numer 4 poproszę. O, tu coś jest. Schowek. What? Benzyna, amunicja, pigułka, notatka ze zdjęciem. Znaleźliśmy nowe znaki. 17 km na zachód od kryjówki. 33 punkty, 12 okręgów i... Co? Skatalogowany. Aha, skatalogowany wzór. A34 podkreśnik H. 6 niezidentyfikowanych wzorów. Zwykła bazgranina szaleńca. Okej. Okay. Nie wiem co to, nie wiem po co to, no ale dobra. Miejmy nadzieję, że tędy nic nam nie będzie wchodzić. Tutaj się musimy zbunkrować, w tym miejscu. Tą lampę dam bardziej w róg. Już, już, no. Dobra, dalej nie pójdzie. No to czekamy. O, tu nie sięgam do drzwi, what? Tu dopiero się... Wait, what? Chyba przez to, że światło jest za daleko. Zaraz, trzeba by na pewno. Ups. Dziwne, wcześniej mogłem normalnie sięgnąć do drzwi. Okej, okay, pierwsza noc w nowej krainie, w nowej kryjówce. Nie wiem dlaczego nam się światełko zapaliło, no ale... O nie. Trójeczka, trójeczka, trójeczka. Fuck. Ok, zapaliło się z powrotem. Wróć do nas. Co to było w ogóle? Już niedługo. Jestem blisko. Aha, to, na, to mój bohaterek chyba mówi. Nasz bohater. To chyba mówi teraz. Dobra, dochodzi północ. Na razie poza tym czymś z radiem jest spokojnie. Oby tak zostało. Znowu dużego nadchodzi. A, znów trzęsienie ziemi. Albo duchy. What the fuck? To się już łaje. What the fuck was that?
Gdzieś się dobija. Tu się dobija. Okej. Okay. Trzeba to trzymać. A to chyba piesem zmutowany. Będzie trzeba mi drzwi naprawić. Godzina trzecia. Tylko nie mam... Fuck. No chodź. Opa. O, nie trafiłem go. Zostaw moją barykadę, śmieciu. O, ty szmato. Dobra, mamy przerąbane. O, robaczek. What the fuck? O, co to kurde jest? No, jedynka. Co to jest? What the fuck? Stonoga. What? Co to miało być? Ludzka stonoga. Ona może normalnie łazić po podłodze, pod podłogą. Się nawet wysłowić nie potrafię. Okej, okay, czyli teraz barykadowanie tak naprawdę gówno nam daje. Pocieszające bardzo. Drzwi mamy zniszczone, będziemy musieli je naprawić. Fajnie. Przynajmniej dzień już wstaje. Jesus, co to w ogóle było? What? Trzej? Co to za trzej? Co to w ogóle było? Trzej. Dostałem u nich reputację, ale co to jest? Znaczy u nich, u tego coś. O. To chyba to są trzej. What the fuck? Tu jest jakiś... Co to kurde jest? Tu jest jeszcze jakieś małe główienko. I też chyba nie gadają. Cała trójka wpatruje się we mnie w milczeniu, jakby czekali na mój ruch. Słyszę tylko ciężki oddech najwyższej postaci trzymającej ogromny wór. Z jego wnętrza wydobywa się intensywny zapach grzybów. Najwyraźniej chcą mi coś podarować. No, fajnie, dzięki. Hej, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. A jeśli tak, daj łapkę w górę i zostaw suba. Jeśli nie, śmiało, ciśnij łapkę w dół. Wszystkich oczywiście zapraszam do komentowania. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Living the dream.